W najbliższą niedzielę odbędzie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wolontariusze zbierają środki na zapewnienie najwyższych standardów w dziecięcej medycynie zabiegowej. Tradycyjnie w Czewie atrakcje muzyczne przygotował Maciej Szulce. Zaczynamy oczywiście o godzinie 5:30 rano wypuszczeniem wolontariuszy na miasto, gdzie znajdziecie państwo tutaj tych wolontariuszy pod kościołami, w okolicach osiedli, na placu Halera, na bulwarze i w każdym miejscu, gdzie jakby ludzie pod Czewie spacerują, chodzą i odwiedzają ten Czew. A impreza główna odbędzie się w tym roku w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Gdańskiej 17 i rozpoczniemy ją o godzinie około 13:00. Oczywiście 12 stycznia, czyli w najbliższą niedzielę. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Czewie Wystąpią m.in. Td. Elwira Meik, Gosia Andrzejewicz, Soleo, Roni Ferrari, Antony Eska. Imprezę umilą takie atrakcje jak TikTok Show, fotobudka czy możliwość skorzystania z usług profesjonalnych barberów i tatuażystów. Dodajmy, że tradycyjnie w Tczewie pieniądze dla woźb będą także zbierać harcerze. Z kolei mieszkańcy gminy mogą skorzystać z atrakcji w Dąbrówce Tczewskiej. O godzinie 14 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej rozpocznie się koncert noworoczny, poprowadzony przez Grzecha Godzinę. Na scenie wystąpi m.in. Marek Plutowski, Paula Brzuska i Jakub Freda.